właśnie zrobiłam sobie śniadanko, jest 8, mam herbatkę oczywiście zieloną i sobie włączam na chwilę coś na YouTube do śniadanka. O, moje opaski. Czemu jeszcze się wyostrzyć? Dobra. No, ogarnęłam się już tak w miarę, włosy umyłam w końcu. I niedługo będę musiała wychodzić, żeby... Aha, w ogóle pada. Także niezbyt mi się to podoba. Ja właśnie wychodzę. Jak zwykle bardzo kolorowo ubrana. A to już u mnie chyba norma. Patrzcie, jak Julka pięknie tutaj legowisko zrobiła do samochodu. Wygodniej niż my będą miały. Dzień dobry piesku. Tula, przywitaj się. No hej. Uciekła do windy. A teraz jestem tu. Ludzi tu. Jesteśmy już na sesji. Patrzcie, dostałam piernika od tej pani. Jezu, nie chcę się wyostrzyć. A tam sesja trwa w tle. A ta czesze swojego psiaczka. Słuchajcie, właśnie z tym u Juli jem piernik staropolski, który ile dojrzewa? 3 tygodnie, tak mówisz? 3. Masakra, nie? Ale jest przepyszny, naprawdę ona najlepsze wypieki robi. Możecie ją kojarzyć z mojego tortu urodzinowego, znaczy ala tortu urodzinowego z vloga z urodzin. Ona właśnie robiła tam to pyszne ciasto. A my tu mamy listę zakupów i będziemy robić ciasteczka świąteczne. Ja tu kotek. Cześć wszystkim, witam was w mojej kuchni. Znaczy nie do końca w mojej, ale dzisiaj krem marchewkę. Bo stwierdziłyśmy z Julią, że jednak zamiast ciastek świątecznych robimy ciasto marchewkowe, bo moja mama sobie to zażyczyła. Także robimy 2 porcje ciasta marchewkowego i powiem wam, że już mnie ręka boli od tarcia. W sensie teraz już nie, bo miałam chwilę przerwy i Julia tarła, ale przed chwilą mnie bolała i to było takie przykre. I to tyle. Cześć! Julia przygotowała obiadek. Ryż, makaron ryżowy z warzywami. Sosem sojowym i sosko kwaśnym, nie? No. I przed Wiktor, który będzie mnie wyręczał w tarciu marchewki, bo już mam dosyć. Hej. Hej. Weszłam do domu, ale do butów nie zdejmowałam, bo lecę z tatą teraz do weterynarza z tirą, bo z tirką jest trochę kiepsko, ale tam tutaj nie będę wam za bardzo opowiadać, po prostu już ze starości jest z nią źle. Dlatego idziemy do weterynarza, żeby ewentualnie jakoś jej jeszcze pomóc, wspomóc. No, także, a potem jestem umówiona jeszcze z kolegą na jakieś zakupy świąteczne czy coś takiego. Ja właśnie wróciłam z zakupów i kupiłam sobie ten sweterek. Berszce świąteczne. Więc sobie na święta, słuchajcie, kupiłam. Zrobiłam kolejny świąteczny prezent. No. Tylko zastanawiałam się strasznie nad rozmiarem. To z SK, a jeszcze przymierzałam MK i w sumie MK też mi się podobała. Ale kolega mi doradził, że ten mniejszy. No i zrobiłam tak, jak on powiedział. Nie, mam nadzieję, że spoczko wygląda. Bo ja lubię takie duże rzeczy i w ogóle stwierdziłam, że chyba tamten aż za duży. Ale ogólnie podobałam się sobie w czerwonym. Stwierdziłam, że spoko to nawet wygląda. Ja chciałam się, słuchajcie, już z wami pożegnać, bo chcę montować już tego vloga, bo jutro rano znowu wstaję całkiem wcześnie i jadę do Michaliny nagrywać świąteczny filmik. I w ogóle powiem wam, że jestem zła, bo firma kurycka DPD jak zwykle mnie troszeczkę zawiodła, bo między 13.30 a 15.30 miał być kurier, miał do mnie dzwonić i oczywiście kuriera nie było, tata był cały dzień w domu i miał tą paczkę odebrać, oczywiście kuriera nie było, więc jestem zła,
bo nie zadzwonił, nie dał paczki i niby jutro ma przyjechać, zobaczymy. A prawdopodobnie to była paczka z ozdobami świątecznymi, więc troszeczkę zła jestem, bo mamy już za dwa dni święta właściwie, a ja nie mam paczki z ozdobami świątecznymi, ale cóż. W takim razie dobranoc, widzimy się jutro i pa, pa.